Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Balkony i tarasy stanowią integralną część budynku. Są mini ogrodami, zielonymi zakątkami, gdzie można odpoczywać. Aby stworzyć taki zakątek, trzeba odpowiednio dobrać rośliny. Świat roślin balkonowych i roślin uprawianych na tarasach jest bardzo duży. Podczas tego filmu poznasz tylko niewielką część z tych, które możemy zastosować do naszych balkonowych i tarasowych aranżacji. Begonie nadają się na kwietniki i do uprawy w pojemnikach, a te o zwisających pędach są doskonałymi roślinami do wiszących skrzynek balkonowych. Bluszcz pospolity posiada dekoracyjne, zimozielone liście oraz długie, wijące się pędy, dlatego jest często rozpinany na ścianach. Aksamitki są bardzo mało wymagające, znoszą susze i upały. Są odporne na choroby i szkodniki. Sąsiedztwo aksamitek jest korzystne, ponieważ ich zapach odstrasza szkodniki. Lwia paszcza, czyli wyżlin większy, to efektowna roślina ozdobna. Kwiaty zebrane ma w gęste grona o czystych, jasnych kolorach. Skala barw jest bardzo bogata, nie ma w niej jedynie fioletu i niebieskiego. W zależności od gatunku, nasturcje osiągają od 30 cm nawet do 3 metrów. Rośliny te są uprawiane w formie płożącej lub pnącej. Petunie są popularnymi roślinami balkonowymi, uprawianymi bardzo często w pojemnikach, zwłaszcza odmiany o zwisających pędach. Wymagają stanowiska słonecznego i dobrze nawiezionej gleby. Do uprawy w pojemnikach najlepiej nadają się niskie lub karłowe odmiany georginii. Bulwy należy wykopywać na zimę i przechowywać w pomieszczeniach. Odmiany pelargonii to głównie rośliny balkonowe. Są łatwe w uprawie, wytrzymałe na warunki atmosferyczne i kwitną obficie od maja do pierwszych przymrozków. Złocienie. W zależności od odmiany kwitną od lipca do końca jesieni, najobficiej w miejscach słonecznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.